Firma Conceal w 2018 roku rozpoczęła produkcję silosów zbożowych, lejowych o pojemności od 200 do 300 ton. Nastąpiło to na skutek zainteresowania rolników, producentów zbóż, prowadzących magazyny zbożowe i przedsiębiorców, którzy mając silosy płaskodenne i lejowe o mniejszych pojemnościach naszej produkcji, prosili o zwiększenie możliwości przechowywania dużych ilości zboża w jednym silosie. Silosy Conceal typu 200 charakteryzują się bardzo silną konstrukcją, zapewniającą bezpieczeństwo w warunkach silnych wiatrów, obciążenia śniegiem oraz zasypania materiałem. Przeznaczone są do przechowywania zbóż, nasion roślin oleistych, kukurydzy lub innych podobnych materiałów o gęstości do 800 kg na metr sześcienny. Pierwsze silosy montujemy już w kraju na te żniwa. Stoją takie w Janowcu Wielkopolskim o pojemności 280 ton i w tej chwili montujemy w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego też dwa silosy o pojemności 290 ton z urządzeniami załadowczo-rozładowczymi, sondami temperatury, kanałami wentylacyjnymi i wentylatorami umożliwiającymi przedmuch, czyli schłodzenie i wentylowanie przechowywanego ziarna. Zapewniamy krótkie terminy realizacji. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że silosy tej wielkości wymagają pozwolenia na budowę projektu. Także w ciągu 2-3 miesięcy możemy postawić od momentu zamówienia silos razem z urządzeniami załadowczymi. Silosy nasze są produkowane z materiałów wysokiej jakości, blachy produkcji szwedzkiej. Stal ocynkowana ogniowo zapewnia długotrwałą eksploatację silosów i zachowanie jego parametrów oraz wartości użytkowej silosa przez wiele lat.